Witam ponownie. Skończyły się wakacje, skończył się urlop, ale druty nie kończą się nigdy. Także czas się wziąć z powrotem do roboty i skończyć chociaż analizę DC. Teraz w temacie mamy brata bliźniaka metody prądów oczkowych, czyli metodę potencjałów węzłowych. Jest ona analogiczna w 100% do metody prądów oczkowych, ale tam, gdzie mamy prądy, zamieniamy to na napięcia, tam, gdzie mamy napięcia, zamieniamy na prądy. Gdzie mamy opór, zamieniamy na konduktancję, a gdzie mamy oczko, zamieniamy węzeł. I wszystkie zależności są także odwrócone. Innymi słowy, kiedy przy metodzie oczkowej chcieliśmy mieć jak najmniej oczek, bo wtedy mieliśmy jak najmniejszą macierz. Podobnie tutaj będziemy chcieli mieć jak najmniej węzłów, żeby mieć jak najmniejszą macierz. Podczas gdy w metodzie prądów oczkowych dodawaliśmy do siebie poszczególne oporności, tutaj dodajemy konduktancję. Ewentualnie możemy rysować 1 przez R. Tak też można. No i tam, gdzie mieliśmy wcześniej pobudzenia napięciowe, teraz mamy pobudzenia prądowe. Innymi słowy, wpisujemy źródła prądowe. Tymczasem nie możemy mieć źródeł napięciowych. Analogicznie w metodzie prądów oczkowych nie mogliśmy mieć źródeł prądowych. Tutaj nie możemy mieć napięciowych. A jeżeli mamy napięciowe? No właśnie, trzeba się ich pozbyć. Jeżeli nie możemy się pozbyć zamianą z źródła Thevenina na źródło Nortona, no to trzeba się pozbyć za pomocą przesunięcia źródła napięciowego. I ponieważ zabrakło takiego przykładu w poprzednim filmiku, to teraz to przerobimy. A więc czas sobie wymyślić jakiś losowy przykładzik, na którym możemy to pokazać. Otóż mamy teraz w miarę prosty przykład do pokazania metody potencjałów węzłowych, ale jeszcze go sobie skomplikujmy, dodając we wrednym miejscu źródło napięciowe. I teraz, no jeszcze trzeba zaznaczyć wszystkie, nazwać wszystkie elementy, ale w tym momencie już mamy coś, co pozwoli nam się troszkę popisać. No to teraz pierwsze pytanie brzmi, ile mamy węzłów? No to jak już prawdopodobnie wszyscy, którzy oglądają ten kanał nie od tego odcinka wiedzą, zaznaczamy sobie każdy węzeł na kolorowo. Pozwolę sobie tutaj pominąć jakiekolwiek U2 oraz U3, ponieważ to wszystko byłoby to samo. Wszystkie te trzy elementy są równoległe, jak widać. Każdy z nich jest pomiędzy czerwonym a niebieskim węzłem. No i podobnie jest z U7 oraz UX. Teraz trzeba określić sobie węzły i ich potencjały. Typowo chcemy znaleźć jak najbardziej skomplikowany węzeł, czyli taki, który ma najwięcej elementów przyległych, i ten węzeł określić jako masę. Tutaj najbardziej skomplikowanym jest ten czerwony, chociaż najczęściej w zadaniach będzie tak, że ten najniższy, czyli w tym przypadku byłby to fioletowy, ale że czerwony ma aż 6 elementów, no to najlepiej jest wybrać ten właśnie element. Masę definiujemy tak, że potencjał jej jest równy 0, czyli cały ten węzeł czerwony będzie miał zerowy potencjał. Następnie mamy pozostałe węzły, które trzeba jakoś ponumerować. Niech tu będzie jedynka. Czyli będziemy tutaj mieć V1 potencjał pierwszego węzła. Tu będzie V2, a tu V3. Według tych definicji teraz możemy ustalić sobie wartość dowolnego napięcia. Oczywiście zakładając, że znamy V1, V2, V3, do tego dopiero dojdziemy. Ale ponieważ na przykład U1 jest napięciem pomiędzy czerwonym a niebieskim węzłem, to będzie to napięcie od 0 do V1. Podobnie U4 jest napięciem od V1 do V2. Co dalej? U8. U8 jest napięciem od V2 do V3.
A na przykład U7 równe też UX jest równe V3 minus 0, czyli V3. I tak dalej, i tak dalej. No i teraz mam do wyboru dwie rzeczy. Mogę albo wyprowadzić sobie wszystkie wzory w ten sposób, jaki teraz wygląda układ, albo mogę zamiast tego dokonać usunięcia tego źródła i z tego wyprowadzić wzory. I chyba tak będzie lepiej. Jak można się pozbyć takiego źródła? Oczywiście przesunięciem źródła napięciowego. Czyli to źródło będzie musiało być przesunięte na przykład do przodu i wchodzi na to rozgałęzienie w ten sposób. Wtedy robią nam się dwa źródła napięciowe, które są już źródłami rzeczywistymi razem z tymi konduktancjami G8 oraz G4. I tak też robimy, ale to na osobnym obrazku. Teraz tutaj oraz tutaj mamy źródła rzeczywiste napięciowe, które możemy zamienić na źródła rzeczywiste prądowe. Nawet się nam zmniejszyła ilość węzłów, czyli mamy tylko 3 węzły, więc będzie macierz 2 na 2. Sytuacja troszeczkę się nam zmieniła. Tak więc teraz szybkie zaznaczenie wszystkich prądów napięć i wyprowadzenie na szybkiego wszystkich równań. Ten przykład, jak widać, będzie dosyć prosty, ale lepiej nawet taki, bo nie ma sensu wyprowadzać znowu potrójnego równania macierzowego. A właśnie, zapomnieliśmy o czymś. Tutaj jest oczywiście masa i tu jest zerowy węzeł i zerowe napięcie. Tu jest V1 i tu jest powiedzmy V2. A więc UX, które się znajduje tutaj, UX to będzie po prostu V2 minus 0. I jak widać tutaj, UX jest równe U8, U7, U6, więc U8, U6, U7 także będą równe V2, ale to zaraz. Równanie, które piszę, to oczywiście równanie Kirchhoffa prądowe. Teraz dla tego węzła. Teraz korzystając z troszkę odwróconego prawa Ohma, możemy podstawić za te wszystkie prądy napięcia przemnożone przez konduktancję. Czyli jeżeli mamy U równa się I razy R, to U razy G równa się I. Innymi słowy, I7 na przykład będzie równe U7, G7. Także te kolejne już podstawione na fioletowo narysujemy sobie. I1 to będzie G1 razy... Tu jest bardziej skomplikowana sprawa, ponieważ I1 jest skierowane w tę samą stronę, co to napięcie tutaj. Także będzie odwrotna wartość. I1 będzie równy minus G1 U1. Wynika to z tego, że prawo Ohma wygląda tak. I U równa się R razy I i podobnie też I równa się G razy U.
jest prawdziwe wtedy, kiedy i oraz u są przeciwnie zwrócone. Za to jeżeli mamy drugie napięcie przeciwnie zwrócone, no to oczywiście u2 jest równe minus u, czyli jest równe minus ri, a i jest równe g razy minus u2. Taka krótka dygresja. Kontynuujemy podstawianie. Na ux jeszcze przyjdzie pora, ale to za chwilkę. Tu jest przeciwnie zwrócone i 4 w dół, u4 w górę. Za i7 podstawiamy tak, jak tutaj było napisane. U7, g7. E5, G8 jest kompletne, nic z tym nie trzeba robić. Minus I8, czyli... Ale teraz to trzeba przepisać tak, żeby było to zapisane za pomocą potencjałów węzłowych. A więc U1, czyli stąd dotąd, tak jak reszta tych tutaj, będzie równe V1 minus 0, czyli po prostu V1. Podobnie U4 równa się V1, U3 równa się V1. A tutaj napięcie to jest od 0 do V2. Czyli będzie równe V2 minus 0, czyli też V2. A więc podstawienie będzie wyglądać w ten sposób. Za U1 podstawiam V1. Za ux podstawiam co? V2. Tak samo jak u8, u7, u6. Tu V1. A tu się nic nie zmienia. U7, czyli V2. I tutaj V2. Co teraz robimy? Oczywiście przerzucamy na prawą stronę źródło prądowe i to też liczy się jako źródło prądowe. A więc no i żeby nie było tyle minusów, a tak naprawdę po to, żeby ładniej wyszła macierz, przemnożmy sobie oba równania przez minus 1. I przy okazji pogrupuję sobie jeszcze według V1 oraz V2. Czyli będzie V1 razy G1 plus G4 plus V2 razy G3 małe. I to jest równe J2 plus E5 G4. Za to V2... Nie, tutaj znowu V1, przepraszam. V1 razy 0 tak naprawdę, bo nic tu nie ma z V1. Plus V2 razy G7 plus G8 będzie równe J6 minus V2 G7. I coś takiego już możemy zapisać za pomocą macierzy. Innymi słowy, taki zapis, jak już wiemy, no wie każdy, kto oglądał poprzedni filmik, można zapisać w taki sposób. Tu jest standardowo V1 i V2. Pamiętamy już z poprzedniego filmiku, tutaj wcześniej było i01, i02, i03 i tak dalej. Tu mamy akurat mniejszy układ, to znaczy mniejszy pod względem ilości węzłów, to jest najważniejsze. Mamy tylko 3 węzły, czyli będą dwa równania. Czyli 2 na 2 macierz tu, a tu 2 na 1 macierz potencjałów węzłowych. No i do V1 mamy G1, G4. Do V2 mamy G3. Tu mamy J2, E5, G4.
Z kolei tu mamy 0, G7, G8 i J6, V2. A, przepraszam, skąd ja to, jak ja to przerzuciłem tutaj? To nie to miało być przerzucone oczywiście. Coś tu pokręciłem, przepraszam bardzo. W tym miejscu jest E5, G8 i też z minusem. Czyli tu będzie z plusem. Tadam. I to jest całe równanie. A teraz wracając do tego układu, przekopiuję go sobie. Tutaj zasada tworzenia macierzy jest właściwie taka sama, jeżeli chodzi o macierz G. To będzie ona wyglądała tak. W kolumnie 1,1,1 mamy sumę wszystkich konduktancji z pierwszego węzła. Tu mamy pierwszy węzeł, niebieski, i konduktancje przy nim to G1. Tu jest zerowa konduktancja, zerowa konduktancja. G4 i zerowa konduktancja, czyli G1 plus G4. Mówię zerowa konduktancja o źródłach prądowych, ponieważ źródła prądowe mają nieskończoną rezystancję wejściową, co już tłumaczyłem po 5 razy, a ponieważ mają nieskończoną rezystancję wejściową, to mają zerową konduktancję wejściową, czyli tutaj są zerami tak naprawdę, w tej macierzy oczywiście. W komórce 2,2, a w sumie powinienem tak ponumerować. W komórce 2,2, czyli tutaj, mamy wszystkie konduktancje z drugiego węzła, które dotykają tego węzła, czyli G8 oraz G7. Za to pomiędzy jedynką a dwójką typowo mamy wyłącznie te konduktancje, które są pomiędzy jedynką a dwójką. Czyli tutaj i tutaj będzie to samo. No i oczywiście ten minusik, który był także w poprzednim przykładzie. Czyli jeżeli byłoby powiedzmy coś takiego, tutaj jakieś G10, to w tym miejscu byłoby minus G10. Ale mamy, nie mamy nic pomiędzy pierwszym a drugim węzłem. Także na razie jest to 0, ale oczywiście potem dojdzie co nieco z powodu tego tutaj źródła sterowanego. Ale to za chwilkę. Teraz kwestia jeszcze tej ostatniej macierzy pobudzeń prądowych, czyli tutaj są wszystkie prądy, które wchodzą do pierwszego węzła. Jeżeli jakiś prąd wychodzi, to jest z minusem. Czyli będzie tutaj wchodzący J2, co widzimy tu, wchodzi do V1, do pierwszego węzła niebieskiego, 2. Teraz wychodzi G3 UX, przy czym UX to jest tak naprawdę V2, więc od razu to wpiszę. I jeszcze wchodzi E5 G4. Tutaj analogiczna sytuacja. Do zielonego węzła wchodzi J6, wchodzi E5, G8 i tyle. No i oczywiście ta kwestia, żeby zrozumieć, że jeżeli po prawej stronie równania mamy minus G3 V2, przerzucimy na tę stronę, stąd się pozbędziemy i będziemy mieć G3 V2, no to wtedy to będzie do V2, czyli do drugiej kolumny tej macierzy dopisane. A ponieważ minus G3 V2 występuje w pierwszym wierszu, tylko w tym, to także będzie tylko w pierwszym wierszu tej macierzy występowało.
Oczywiście to znowu jest kwestia rozpisania sobie. To jest kwestia rozpisania sobie tego, co tutaj już mamy na równanie. I w sumie można to zrobić teraz. A czemu by nie? Drugiego wiersza nie mam co przepisywać, bo tutaj się nic nie dzieje. Drugi wiersz się zgadza. 0G7, G8 jest tam, gdzie ma być. Tutaj mamy powodzenia prądowe. Nie musimy się pozbywać żadnego V2, które nie wiadomo, czym jest tak naprawdę. A więc to przerzucam na tę stronę. I mam V1 razy G1, G4 plus V2 razy G3 równe J2 plus E5 G4. I to mi się zamyka w pięknym pierwszym wierszu macierzy, czyli G1 plus G4. Tutaj G3 małe. Tu V1. Tu V2. I J2 plus E5 G4. To równanie zamienia się na ten wiersz macierzy. A drugi wiersz macierzy jest taki, jaki był. 0, G7, G8. No i J6, E5, G8. I to właściwie tyle. Oczywiście można przerobić jeszcze jakieś przykłady. Na pewno w końcu się wezmę za robienie takich przykładów, ale nie jestem pewien, czy nie chcę najpierw po jednym przykładzie, po jednym wytłumaczeniu całego zakresu drutów przerobić, zanim zacznę się brać za pojedyncze przykłady, ciekawostki i przykłady treningowe. Po koniec końców przykładów treningowych trzeba byłoby przerobić po kilka na każde zagadnienie, każdy problem. Każdą metodę przerobić na kilku różnych przykładach. Więc to jest coś, co zajmuje dużo czasu. A póki co, dziękuję za oglądanie. Króciutki filmik, mam nadzieję, wyszedł. Jeżeli popełniłem jakiś głupi błąd, proszę mi o tym powiedzieć. Jeżeli komuś pomogłem, chętnie się o tym dowiem. Także dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie i do następnego razu.